Cześć! Dzisiaj dla Was będzie sałatka z tortellini z włoskimi pieruszkami małymi nadziewanymi, w tym przypadku z mięsem. Słuchajcie, do tego potrzebujemy jeszcze około 6-8 pomidorków koktajlowych poprzekrajanych na takie cząsteczki, z 7 plasterków włoskiej szynki pędzonej, biała część dużego pora, 3 spore ogórki konserwowe. Do zrobienia sosu mały majonez, oliwa z oliwek, sok z cytryny i następujące przyprawy: bazylia, przyprawa w płynie, biały pieprz oraz sól. Przystępujemy do działania. Pieruszki, ogóreczki, pomidorki, por oraz szynka zostaje łączona w jednej misce. Musimy to wymieszać. Troszkę odsunę. Jeżeli wolicie więcej dodatków, możecie pododawać więcej, na przykład pomidorków czy ogórków. Mi te proporcje odpowiadają. Dodajemy teraz. Mamo! Przepraszam, dziecko mi przerwało i musiałam na chwilę się wyrwać. Przystępujemy do tworzenia sosu. Otóż przyciskamy przez praskę ząbki czosnku. Pokazuję mniej więcej, jak wyglądają. Jakiej wielkości, bo jak czosnek wygląda, to każdy wie. Ja to wszystko wezmę ręką. Pamiętajcie, dokładnie ją umyć, bo wiecie, że czosnek bardzo śmierdzi, ale też jest bardzo zdrowy. Aczkolwiek wiadomo, że tu jest majonez i inne rzeczy, więc... Przyprawa. Sól. Bazylia, spora ilość, biały pieprz. Teraz tak. To ma być sok z połowy cytryny, więc damy 2 małe łyżeczki. I wow, ktoś się spieszy, głodny. I małą łyżkę oliwy z oliwek. Całość mieszamy. I dodajemy nasz dip. Kolejny raz musimy wszystko przemieszać, żeby się ta sałatka z tym majonezem nam dobrze, z tym dipem dobrze wymieszała. I całość jeszcze raz polewamy przyprawą w płynie, pieprzem, w tym przypadku jest to biały pieprz, solą. Mało leci, dlatego tak dużo daję, oraz suszona bazylia. Aczkolwiek do tej sałatki bardzo pasowałaby całość. Mieszamy. Przerwałam nagrywanie, ponieważ bateria mi padła w kamerze. Przepraszam, jeżeli to coś zmienia. Nie wiem, ja nie łączę filmiku, więc
nie ucinam, nie kleję. Ok, nasza sałatka jest gotowa. Jest pyszna. No nie powiem, że zdrowa, bo jest kaloryczna, ale na pewno bardzo smaczna. Możecie podać ją zarówno koleżance, jak i komuś ważnemu, kto odwiedzi Was dom. Życzę smacznego i zapraszam do oglądania mojego kanału.